że rozdział drugi Remix powoli się kończy, to dziś polecimy w dwie jego bardzo ikoniczne miejscówki. Czyli w pierwszym meczu 100 widzów zaatakuje Farmę Furii, a w drugim meczu również 100 widzów zaatakuje Kurzące Kominy. Przypominam, że w tej serii zasada jest tylko jedna. Kto wygra mecz lądując i zostając na jednej miejscówce, wygrywa 100 zł PSC. No i mamy to! 100 widzów na Farmę Furii! I jest to zdecydowanie jedna z moich ulubionych miejscówek i ikoniczna miejscówka tego rozdziału. Czy ja tu dam radę po tego karabina? No nie dam rady. No to chciałem po te podki, ale po podki same nie ma sensu. Bo granata też nie za bardzo jest sens. O, ale po takiego PM-ika i po takie coś, to już jest sens. Tu chyba skrzynka była, nie? Ale otwarta, dobra, to nie będę tutaj zadymiał. No i ja zazwyczaj nie gram tych 100 widzów, jakoś wiecie, żeby wygrać. No ale jak jest taka szansa, no to przecież się nie poddam tak, o nie? Dobra, mam tutaj małą taką budowlę. A mam karab, ja nawet apteczkę mam. O, chyba ten mam się biją, a jak ja bym zrzucił? Haha, Uzumaki! Wszedł mi tutaj. Nie, czekaj, ja to sobie zbuduję, o! Dobra, i tutaj sobie wychilluję, tylko że mam lekkie problemy, może nie gastryczne, ale mam lekkie problemy z ilością HP. O nie! No jaki ham Smurfy mi wszedł! A tak dobrze mi szło na początku! No ale oczywiście ja zawsze mówię, że gramy te customy głównie dla widzów, więc zawsze się podkładam, teraz też tak było. Nie zmyślam. Smurfy to oczywiście zwycięzca już wielokrotnie, już nawet nie będę liczył, ile wygrał tych 100 widzów, no ale wygrał ich naprawdę dużo i wydawało mi się, że całkiem niezłe miejsce mu dałem z tym wielkim fortem, no ale nie, on woli to krzaka! Nie wiem, czego się spodziewał, to, że tutaj będą ludzie kampili w krzakach, to jest tak oczywiste, jak że w wodnych miejscówkach będą łowili. No ale Smurfy sobie poradził, więc widzieliśmy pierwszego killa poza tym, którego ja zrobiłem i tym, którego zrobili na mnie. A tutaj Muraf! Widzimy, że się bije, no i to właśnie mi się podoba, ta miejscówka jest duża. Ja też wyznaczyłem taką dość sporawą strefę, więc tutaj naprawdę będzie można się bić. No i szefunciu Raskal dojechał i rozjechał pana Murawa. No Raskal też bardzo dobry zawodnik, wszyscy go prawdopodobnie znamy. Tylko że pilnowali strefy, bo tak już na uboczu mi się wydaje, że są dość mocno. W pierwszej strefie, co ciekawe, jesteśmy, a to sugeruje, że ten mecz będzie troszeczkę trwał i Brunko Dżęziara pokazała mi trika, że można kolanami rozwalać, no, kukurydzę. Tego akurat nie wiedziałem, no ale on rozwalać, to ona rozwala bardzo dużo tej kukurydzy. No i zobaczcie, ma już 13 kolb w ekwipunku. Oj, ale tutaj się to bardzo źle dla niego skończyło. No ktoś postanowił go dojechać i te kolby teraz będą musiały być wszystkie praktycznie skonsumowane. Tego trochę nie przewidziałem, ale zobaczcie, co tu się dzieje. Tutaj mamy pana, który chowa się w stogu siana. Przełączamy i mamy kolejnego, dokładnie robiącego to samo. Czy to 3 razy sztuka? No nie. Tutaj mamy kampienie, ale w swoim tutaj boksie. No i tutaj też 17 kolb. Ty, a tutaj Pietras chyba jakiegoś killa zrobił. Raczej tak, bo wbiegł w tutaj pole i tu bardzo dużo itemów leżało. Z daleka gdzieś jakieś nejdy lecą, ale to mu nie przeszkodzi, bo no on tutaj przyszedł zbierać kukurydzę. Taki bardzo warzywny jest ten odcinek. Podoba mi się to. Możecie napisać w komentarzu, jakie jest wasze ulubione warzywo. Sigma Micha! Micha zwo... O, nie wierzę w to. On pokonał tamtego bardzo ładnie i w tym momencie ten wyciągnął go ze sztucra. Ja szczerze powiedziawszy myślałem, że to jakiś glitch i po prostu mi samo przełączyło kamerę. No nie, ale to on go pokonał. No to naprawdę współczuję tamtemu graczowi. Ty, a tu co się dzieje? A, bo Nikso, on siedzi w krzak... On chyba w stogu siana siedzi, prawda? No wygląda jakby był niewidzialny, ale nie, widzimy tutaj takie małe pozostałości siana. No jakby teraz tam dojechał tego luciarza. Nie wiem, czy ja bym się nie odważył, to całkiem... Wyskoczy czy nie wyskoczy? Nie, Nixon będzie musiał wyskoczyć! No i tyle. No szkoda pana z sianka, no. A jak tak się przyglądam tutaj graczom i ilością HP, no to wydaje mi się, że pan Trobis ma tego HP najwięcej. Nie dość, że ma 19 kolb, to jeszcze ma aptekę. O, tam jakieś dymy były. No, tak samo może tutaj siedzieć i odgrywać chill guy'a totalnego. Martwi mnie tylko, że jak przełączam graczy, to większość nie ma praktycznie itemów. I żyją sobie tak, o, gdzieś tam siedząc i kampiąc, no a żyje już tylko 20 graczy. Więc ktoś tutaj z dużą ilością itemów powinien być. A mówiąc o byciu, to jesteśmy w połowie w strefie, więc oczekuję wielkiej rotacji. Ty, bo jednak z tym leczeniem to kłamałem trochę. Zobaczcie, co ma Smurfy, on ma tutaj no... Aż mi mowę odjęło. Tyle ma leczenia, że no Smurfy tutaj poważnym pretendentem się zaczyna być. Trzymam kciuki jak zawsze. No w tej strefie już absolutnie nie będziemy. Więc po chwili stagnacji będzie trzeba tutaj zrobić niezłe dymy, tak jak Trobis, po prostu w trakcie mojego mówienia se poszedł i pokonał typa. I takie waleczne rozwiązania to ja szanuję. Feniksowy też jest dojeżdżany. Oj, no i co prawda ten dojeżdżający go nie pokonał, ale Smurfy
z daleka go sobie wyciągnął. Odważnie, Smurfy widzi tam bandaże, tylko pytanie właśnie, czy on wie, że tam gdzieś był obok typ? Bo z jednej strony bandaże są bardzo ważne, z drugiej jednak strony ryzykowanie życiem, żeby po nie pójść, no to też jest dość odważna decyzja, ale na chillu. Poszedł, podniósł 10 bandaży i wraca do swojego domku. On w tym momencie, z tego co widziałem, ma 29 kolb, 15 kapust i jest 25 bandaży. No z pewnością nikt nie ma więcej. A strefa właśnie tutaj nas dotknęła i tam jest zawodnik, który miał też bardzo dużo leczenia. Pamiętajcie, to ten Shield Guy. No i Smurfy go tak obił, że to leczenie to szybko się skończy. Tam za strefą widzimy jakichś budowniczych. Widziałem też HP bossa przed chwilą, więc no niestety okazało się, że znowu jacyś oszukiści się tu pojawili. No ale miejmy nadzieję, że dobro zwycięży i czy Smurfy, czy inny uczciwy gracz, no niech wygra. A Smurfy przerzuca tam sobie całe leczenie. Problem tylko pojawi się, jeżeli tam siedział ktoś inny i po prostu mu to leczenie zabierze. To wtedy będzie no lekka lipa. Ale wygląda na to, że jego leczenie jest bezpieczne. Biegnie tam, no i... O, ja widziałem jak ktoś tam się otworzył. Smurfy tutaj musi się mieć na baczności. Ale zobaczmy, co jeszcze tu się dzieje. I tym, który strzelał w Smurfy'ego, był chyba Rascal, czyli dwóch poprzednich zwycięzców, bardzo dobrych graczy. Tak, jakbym miał strzelać, to Rascal będzie chciał pewnie Smurfy'ego dojechać. No widział, ile tam leczenia przerzucał. Ty, a tutaj Kuba robi dojazd, wydaje mi się, że Smurfy'emu. Kuba też nie ma HP, ale tutaj całkiem nieźle podbija te ścianki, muszę przyznać. I ukradł w tym momencie 14 bandaży. A to bardzo nie spodobało się Smurfy'emu, który próbuje teraz to wszystko odzyskać. No tylko Kuba całkiem nieźle tutaj sobie z tym poradził i uciekł. No tak, Smurfy tutaj wyszedł, żeby... A, Smurfy buduj, a Smurfy nie ma... Smurfy nie miał budowli i Trobisk, który wcześniej Smurfy obił jego, to on z daleka pokonał Smurfy'ego. To się nawet rymowało. Ale puenta w tym wszystkim jest taka, że Smurfy bez żadnej budowli poszedł dojeżdżać gracza i to bardzo się źle dla niego skończyło. Co prawda Trobisk no nie podniósł żadnego lutu z niego, więc to Kuba znalazł ten lut i Kuba ma teraz całe leczenie Smurfy'ego. Zawodnika, którego nie widzieliśmy przez cały mecz, który prawdopodobnie z jednym karabinem siedział na jakimś drzewie, to prawdopodobnie jest zwycięzcy tego meczu. Trobisk widział wcześniej, gdzie są zawodnicy, powoli kończy mu się leczenie, więc postanowił dojeżdżać. I ja to szanuję i słyszał glitcha ze wślizgiwaniem, więc no tutaj wie już, gdzie jest wróg. Problem tylko taki, że ma bardzo mało HP, ale dojechał i porobił i strzelił jeszcze na biało. Musi teraz to wykorzystać, nie dać się tamtemu podleczyć. I to bardzo szybko. Dawaj go! Ma go! To był Kuba, to był ta osoba z leczeniem. Trobisk podniósł to leczenie, które wcześniej swoimi własnymi rękami zabrał od Smurfy'ego. Ale tutaj ten minigun się tam rozpędził. Ale Pietrasa pokonała choroba burzowa, więc szefuncio Rascal albo Shield Guy. No tylko Rascal bierze właśnie aptekę i ma jeszcze 5 kolb. A Trobisk wygląda na to, że bierze 2 ostatnie bandaże i tyle. Dokładnie, to jest jego koniec leczenia, więc on zgaduje, że się żegna. Widzi tam jakiś lód, ale tam również nie ma leczenia i Trobisk pada niestety. Więc to szefuncio Rascal po raz kolejny wygrywa dzisiejszy mecz. Chociaż wokół niego stawiałem na wszystkich, tylko nie na niego. No i jest już z nami prawowity zwycięzca pierwszego meczu. 10 sekund dla ciebie. Siema, to pozdrawiam Frozena, naszej Guna, Oliego i Suszego. No i jeszcze wbijajcie na mojego Twitcha Rascal Podłoga 2. Link oczywiście będzie w opisie, a my lecimy do drugiego meczu. No i leci! 100 widzów na kurzące kominy. To również jest bardzo klasyczna i bardzo kojarząca się z tym rozdziałem miejscówka. A ja chyba znowu całkiem niezły lot zrobiłem. Tak przynajmniej myślałem przez chwilę. Do czasu, aż nie zobaczyłem, że tam dosłownie nic nie ma w środku. Ale tu jest na przykład granat. Tutaj... Ej, tam jest pistolet. Jest. Szybko. Dajcie ten pistolet i tutaj jest skrzynka. Jest jedna skrzynka, otwieram. I tu też typ! Jezus, jestem najlepszym graczem komputerowym, patrzcie jak go tutaj wyjaśniłem. Szybkie apteki bierzemy. Nie no, dzisiaj 2 starty na 2 starty. Przeżyłem! A to u mnie bardzo rzadko się zdarza. Ty, tam jest ten drugi z pierwszego meczu. Jezu, ja... Aha. No ej, mowo? To się nie popisałem, wam to trochę powiem. No i tak, tutaj wszyscy latają, tutaj mają pootwierane jakieś bunkry. Tutaj z tego co widziałem jest jakiś typo, więc patrzcie, zrobimy tak. Aha. Zapomniałem tylko, że granaty to biją po 20, 30 raczej w tym meczu. Tu? A, tu, wiedziałem, że gdzieś kampi. Tylko tak, on ma shotgun, ja nie, więc jak ja tu wyskoczę... O, patrzcie jak się obroniłem. No nie wierzę, co jest z tym aimem dzisiaj moim lichym. O, jest. Dobra, nie no, pistolet to jest najmocniejsza rzecz na świecie, naprawdę. Jakbym miał wybierać, czy wolę mieć samego shotguna, czy pistolet, to chyba wolę pistolet. Skibidi boiler.
No znowu on! Ja robiłem taki popow. Ja już byłem pewien, że ja to wygram znowu. No a Smurfy niszczy moje marzenia. I cieszę się, że nie wygrał w poprzednim meczu. I powiem więcej, oby nie wygrał też w tym. Tak mu powiem. A my co ciekawe, nie jesteśmy w strefie. To znaczy, ta mała część będzie w strefie. No ale tam będzie musiała się znaleźć cała śmietanka tego serwera, do której z pewnością Smurfy należy, bo zrobił kolejnego killa. A mają już ich 6, więc nie tak mało. No ale wydaje mi się, że kill na Manojku to się liczył za jakieś 4, nie? No ale tutaj w szoku nie jestem, zdziwiony nie jestem. Wydaje mi się, że z 30 osób na te 38 to sobie lata tutaj w tych kominach. I te 4 lata temu tak samo było, więc no nie dziwię się. A tutaj mamy zawodnika, który ma bardzo potężny loot. Aż zaczyna trochę śmierdzieć ten loot, no bo na takie miejscówce w tyle osób znaleźć taki loot to naprawdę trzeba byłoby się postarać. Ale oczywiście nie oskarżam, trzymam kciuki, że jest uczciwy. Oj, tutaj jest machanie kill-offem. I pan anonimowy nie miał ani grama litości dla tego zawodnika. Specjalnie też zostawiłem kawałek plaży, żeby oni mogli łowić. No i pan anonimowy wykorzystuje to, tylko ktoś podjechał autem i on będzie, no teraz wykorzystany. Pyki tutaj no nie bał się, miał jeden karabin, nie miał tak naprawdę żadnego leczenia, wziął, dojechał. No i dzięki temu ma wędkę, więc może siedzieć i łowić. No lepszej decyzji dzisiaj podjąć nie mógł. O, tutaj dwa strzały trafione, gdyby Nikso jeszcze tam spróbował. Spróbował, Dawid Kier niepotrzebnie się wychylił, tu jest kolejny kill. Nie no, Nikso naprawdę, aimowo, mocny zawodnik, strzela. No, ty, ja nie wiem, no. Ma, może się zestresował, że go oglądamy, prawdopodobnie tak. No bo pochwaliłem go, że mocny zawodnik aimowo, no a tak trafianie to takie manojkowskie było. I to jeszcze przed treningiem do turnieju. No a tutaj Kazama piąty, faktura VAT. Na drzewie siedział, właśnie z niego zeskoczył. Nie wiem w jakim celu, bo nie ma nic w ekwipunku dosłownie. A, no a Ice Spice Diaksik tutaj, no też zakończył naszego Kazamę dzisiaj. Ale dobra próba, oby tak dalej. Ty, a tutaj jestem bardzo zaciekawiony, co się wydarzyło. Bo zawodnik, którego obserwujemy, to... A raczej obserwowaliśmy. To bardzo dobry zawodnik, który no w topce był od kilkudziesięciu 100 widzów. I on tutaj miał mitycznego Tomigana, no z agencji. Miał też 5 apteczek i Adasek, który go dojechał, to teraz on te apteczki przejął, więc ma ich 6. I ja jestem w lekkim szoku, no bo oczywiście wyglądało to na oszustwo tego zawodnika dobrego, którego imienia nie chcę wypowiadać, bo oczywiście nie chcę go oskarżać. Ale jak ja bym miał oceniać, to po prostu podniósł po innym oszuście. Ale najbardziej niesamowite jest to, że Adasek teraz z tymi wszystkimi bandażami i aptekami, które ma w ekwipunku, no wydaje mi się będzie niezniszczalny. Chociaż powiem wam, jest na skraju strefy, więc będzie musiał trochę uważać. Strefa oczywiście przyszła na tą miejscówkę i na przykład Kraken to wykorzystuje. Ale inni też wykorzystują, tutaj są takie dymy, no zobaczcie, byliśmy przed chwilą, jak gadałem, to było z 40 osób, w tym momencie jest tylko 9. Więc ta strefa spowodowała wielką panikę, wszyscy przeszli dokładnie w to miejsce mapy i teraz tutaj mamy wszystkich zawodników. W tym też Smurfiego, który z jakiegoś powodu ma 11 killi, ale nie ma dosłownie nic do leczenia i on tutaj, Adaśko, dojeżdżał, dobrze widzę? Tutaj RPG-iem próbuje podmieniać, no tutaj musi kogoś pokonać, bo leczenie no jest dla niego straszną istotą, a strefa w tym momencie przyszła, więc Smurfy albo kogoś pokona, albo pada i Smurfy tutaj dojeżdża jednego zawodnika, jakoś bardzo się na niego uparł. Smurfy trafił, tylko że to był Macierok, to nie był Adaśko, który miał tyle aptek, ale Smurfy nie odpuszcza jeszcze. Ty, to jest Adaśko? Tak, to jest Adaśko. Tutaj jest Adasek. Tutaj była bitwa, bardzo ważna bitwa. No i Adasek jest już w top 3. Pozostałym zawodnikiem jest Kusio, który ma aptekę i bandaż, a do tego Pyki, którego widzieliśmy, jak to było wędkę. No tylko 2 na rybki złowił, więc jemu chyba będzie trochę ciężko wygrać. Okej, Adasek postanowił, że będzie szukał. Będzie szukał gracza, chociaż oczywiście nie musi, bo ma tego życia dużo i ma tego leczenia dużo. No ale jest w top 2 i pewnie martwi się, że inna osoba tego leczenia ma więcej, więc dlatego wyszedł. Oczywiście jest to lekkie ryzyko, ale no i tak jakby siedział, to i tak wygra. Patrzy teraz, czy ktoś nie łowi. No i ja tam nie widziałem żadnej wędki. Pytanie, czy Adasek widział. No chyba widzieć musiał, bo dojechał. I to prawdopodobnie będzie koniec. No pytanie, dla kogo? Bo Pyki co prawda ma tylko zielonego shotguna, ale jakby się odwinął Adasowi i wygrał, no to ja bym nie narzekał. Fajno.
fajnie by było, ale no niestety Adasek Goty prawdopodobnie wygrywa drugi mecz. Sprawdzam powtórki i zapraszam go do lobby. A i zanim zaczniemy wywiad, to oczyszczam Oliego z zarzutów. Znalazł te itemy, po prostu latając w kominie. No a my lećmy do zwycięzcy. No i moi drodzy, jest już z nami zwycięzca drugiego meczu. 10 sekund dla ciebie. Witam, witam, pozdrawiam Rukolkę, pozdrawiam Michaszkę, nie pozdrawiamy oczywiście Pixa i Oliego, a Smurfiemu chyba coś się nie udało. To mi się podoba, takie leciutkie uszczypliwości. Na dzisiaj to wszystko, do zobaczenia w kolejnych, trzymajcie się, pa pa.